21:30 środa to pora na program Pilnujmy Polski w telewizji Republika. Ryszard Rowacki, dobry wieczór Państwu. Pilnujmy Polski oczywiście z panem Antoniem Macierewiczem, marszałkiem seniorem Sejmu. Dobry wieczór, witam panie marszałku. Dobry wieczór panu, witam państwa, dobry wieczór. Marszałku, zadam pytanie, które mnie nurtuje. Z jednej strony słyszymy o tym, że Unia Europejska, takiej deklaracji w ostatnim tygodniu mieliśmy bardzo dużo, mocnej deklaracji, między innymi ze strony przewodniczącej Unii, pani von der Leyen, z bardzo stanowczymi konsekwencjami grozi Rosji w momencie, kiedy ta zdecydowała się na podjęcie agresji wobec Ukrainy, ale z drugiej strony Ukraińcy sami, mówię o stanowisku na przykład szefa ukraińskiego resortu obrony, twierdzą, że to Niemcy w osobie już byłej kanclerz Angeli Merkel robiły wszystko, żeby na Ukrainę blokować transfer broni defensywnej. Czy to nie charakterystyczna dwoistość? Znaczy, myślę, że to nie jest tak naprawdę dwoistość. Myślę, że polityka Niemiec jest pod tym względem jednoznaczna. Niemcy uważają za swoją najważniejszą perspektywę, za główny cel swojej polityki, sojusz z Rosją. To jest cel Niemiec. Z różnych powodów. To już nie jest tylko ta kwestia, o której wielokrotnie rozmawiano w przeszłości, że widzą tam możliwość szerszej umieszczenia swoich produktów, że są zainteresowani dostępem do szczególnych surowców. Na pewno oczywiście ropa naftowa i gaz są dla nich ważne, ale nie to jest moim zdaniem najistotniejsze. Najistotniejsze jest stworzenie jednego bloku euroazjatyckiego. Takiego bloku, który sprawi, że ich relacje z Chinami uzyskają pewną równowagę, czy też przywrócą przewagę rosyjską wobec Chin, dlatego że no, mimo tego, że Chiny są konstrukcją sowiecką, a więc struktura personalna, to jest struktura tej samej kategorii, co pan Putin i jego towarzysze. To jest struktura wyrosła z KGB i z partii komunistycznej. Mimo to zmiany ostatniego dziesięciolecia sprawiły, że trzeba Chiny trzymać w pewnym uzależnieniu. Aby to zrobić, trzeba mieć wsparcie całego bloku euroazjatyckiego. I to jest taka geopolityczna myśl Niemiec, którzy dążą za wszelką cenę, jak powtarzam, do sojuszu z Rosją. I jeszcze jedna uwaga, która przywołuje coś, co każdy z nas miał szansę zobaczyć, usłyszeć, przeczytać. Mianowicie na przełomie sierpnia i września 2010 roku Gazeta Wyborcza opublikowała wywiad z panem Władimirem Władimirowiczem Putinem, wówczas premierem. I pan premier Putin powiedział bardzo jasno, że strukturę europejską opartą na Unii Europejskiej trzeba zastąpić sojuszem rosyjsko-niemieckim. Polska ma szansę znaleźć tam też swoje miejsce. Taka była propozycja. Odpowiedzi udzielił wtedy pan prezydent Lech Kaczyński na Westerplatte, mówiąc, że zbrodnia katyńska i imperializm rosyjski są największym złem, które trzeba wyeliminować. I to jest istota europejskości. Mówię o tym dlatego, że to, co dzisiaj się dzieje, co robi rząd pana Scholza, który zadeklarował, że zamieni Unię Europejską w jedno niemieckie państwo, jest właśnie przełomowym momentem realizacji tego programu, który wówczas pan Putin zaoferował. I że z tej perspektywy Ukraina dla Niemiec jest drugorzędna. Czyli ta retoryka, którą słyszymy ze strony również polityków niemieckich, że będą w sposób bardzo twardy występować przeciw Rosji, jeśli ta podejmie się agresywnych działań wobec Ukrainy, no trzeba tę
retorykę brać w dużym, w cudzysłowie, w dużym nawiasie, bo nie oddaje ona rzeczywistych priorytetów niemieckiej polityki, rzeczywistych priorytetów Berlina. Ale a propos tej geopolitycznej, nowej struktury, przekształceń geopolitycznych, których jesteśmy świadkami. Dziś agencje poinformowały o rozmowie, kolejnej już rozmowie, 36, jak policzono, Putina, wspomnianego przez pana prezydenta Rosji, Putin, Władimira Putina, z chińskim Jęsekiem. Dla tych z państwa, którzy tego skrótu nie czytają, to chodzi o sekretarza generalnego komunistycznej partii Chin, czyli Xi Jinpinga. No i konkluzją z tej rozmowy było potwierdzenie, że chińsko-rosyjska granica ma być granicą pokoju. Putin mówił o historycznym poziomie kooperacji pomiędzy Rosją i Chinami, a ta historyczny ten poziom kooperacji ma polegać na tym, że obydwa państwa nie ingerują w swoje sprawy wewnętrzne i jednocześnie, jak to określił przywódca Rosji, działają w sposób bardzo istotny na rzecz globalnej równowagi politycznej, strategicznej. Jak odebrać tę deklarację po spotkaniu przywódców Rosji i Chin? Rosja w ten sposób daje sygnał Zachodowi, że w momencie, kiedy ewentualne sankcje będą wdrożone przeciwko niej, w momencie podjęcia akcji na Ukrainę, no to zwróci się jeszcze silniej w stronę swojego partnera, jakim są Chiny? No, jak już mówiłem, sojusz chińsko-rosyjski jest trwałym układem, który ma swoją genezę jeszcze w latach 30. W związku z tym nie jest żadną nowością, ale rzeczywiście doszło w ostatnich miesiącach do istotnych konfliktów w Mandżurii. Warto sobie zdawać sprawę, że po stronie rosyjskiej, Mandżuria po stronie rosyjskiej, blisko 40% ludności to są Chińczycy. I ta presja ze strony, taka biologiczna presja, ludnościowa presja ze strony Chińczyków wytwarza różnorodne konflikty, które miały miejsce właśnie w ostatnich tygodniach. Doszło do strzelaniny, i myślę, że spotkanie, o którym pan mówi, punktem wyjścia tego spotkania było właśnie stąd informacja, stąd odniesienie się do granic jako granicy pokoju, prawda? Nie jest to przypadkiem, to właśnie ma być uspokojenie tego konfliktu, ale druga część tego spotkania, o której pan wspomniał, jest właśnie zapewnieniem całego świata, żeby mieli świadomość, że jest blok chińsko-rosyjski i to blok chińsko-rosyjski ma rządzić światem. Niemcy są czynnikiem w Europie, który ma przekształcić Unię Europejską właśnie w jedno państwo i dołączyć do tego bloku. Głównym przeciwnikiem są dwaj główni przeciwnicy. Stany Zjednoczone w wymiarze globalnym, w wymiarze możliwości uruchomienia broni atomowej, niewątpliwie i w ogóle wojska, niewątpliwie dominującego dzisiaj na świecie, ale geopolitycznie pierwszym wrogiem jest Europa Środkowa. Ale geopolitycznie pierwszym wrogiem jest zbiór państw tak zwanej dziewiątki, czyli od państw bałtyckich po Bułgarię i Ukraina. To jest rzeczywisty pierwszy, najważniejszy nieprzyjaciel, którego Rosjanie muszą pokonać. Teraz chcą to zrobić wraz z Niemcami. Takim smaczkiem po rozmowie prezydentów Rosji i Chin było stwierdzenie Władimira Putina, że z radością przyjmuje zaproszenie do odwiedzin Pekinu na inaugurację zimowych Igrzysk Olimpijskich. Cieszy się na spotkanie ze swoim chińskim przyjacielem, sekretarzem Xi Jinpingiem, ale przypomnijmy, że Stany Zjednoczone, prawdopodobnie za Stanami Zjednoczonymi inne kraje zachodnie, na przykład mówię o Wielkiej Brytanii, Kanadzie, zrezygnują, zastosują bojkot dyplomatyczny igrzysk w Berlinie. Panie marszałku, czy nie sądzi pan, że będzie to swoisty papierek lakmusowy, jak zachowają się Niemcy, nowe przywództwo niemieckie? Ja wiem, że ten gest jest tylko symboliczny, ale symbole w polityce dużo znaczą. I dodatkowe pytanie, czy przedstawiciel Polski, prezydent Andrzej Duda, powinien
w takim razie udać się na inaugurację, czy przyłączyć się do tego dyplomatycznego podmiotu? Znaczy, ja chcę powiedzieć tak, dzisiejsze stosunki z administracją Stanów Zjednoczonych są bardzo wymagające, są związane z tym, że ciągle jest pewna niejasność, jeśli chodzi o stosunek Stanów Zjednoczonych do Rosji. Słyszymy, że są gotowe odeprzeć agresję, czy zareagować na agresję rosyjską wobec flanki wschodniej, w tym Ukrainy, ekonomicznie, różnorodnymi represjami ekonomicznymi, ale ciągle nie słyszymy gwarancji związanych z obroną, militarną, która jest tutaj elementem absolutnie decydującym. Ale mimo tego, to powinno być, to jest i powinno być przedmiotem naszych dyskusji politycznych. Ostatnie spotkanie dziewiątki Europy Środkowej sprawiło, że pan Biden musiał jasno powiedzieć, że nie pozwoli na naruszenie granic wschodniej flanki NATO. To już jest pewnego rodzaju postęp. Moim zdaniem zdecydowanie musimy podjąć taką samą decyzję symboliczną, jaką podejmuje Zachód, zdolny i gotowy przeciwstawić się blokowi wschodniemu. To jest moim zdaniem polska racja stanu. Chociaż powtarzam raz jeszcze, to jest problem symboliczny. Ważniejsze są decyzje dotyczące struktury militarnej, gospodarczej i geopolitycznej. Przenieśmy się na podwórko europejskie. Parlament Europejski po raz kolejny zajmował się stanem praworządności w Polsce. Powtarzamy to często jak mantrę, bo wiem, jakie są konkluzje tych posiedzeń. Za każdym razem otrzymujemy komunikat o bardzo dużym zaniepokojeniu instytucji europejskiej stanem praworządności w Polsce. Nie inaczej było tym razem. Tym razem wiceszef Komisji Europejskiej, pan Schinas, ubolewał nad stanem prawa, praworządności w Polsce. Ale chciałem zapytać o inną kwestię, o bardzo niepokojący, mam wrażenie, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który oto uznał, że dziecko pary lesbijek, które zarejestrowały swój związek w Hiszpanii, chodzi o obywatelki Bułgarii i Wielkiej Brytanii, dziecko z tego związku, również ten związek, musi być uznawany w myśl tego rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej również w Bułgarii, kraju, który odrzuca w ogóle taką możliwość, nie akceptuje związków paru jednopłciowych, co podobnie jest w polskim prawodawstwie. Czy mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym precedensem, próbą rozsadzenia polskiego porządku prawnego, no niestety w kierunku, którego się spodziewaliśmy, którego można było oczekiwać. Ta dzisiejsza decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje się idzie w takim kierunku właśnie. No nie mam, to jest sytuacja zupełnie szokująca. Gremium, które się nazywa Trybunałem Sprawiedliwości, a które jest posądzone o gigantyczne nadużycia finansowe, gospodarcze, no kryminalne po prostu. Mówi pan, panie marszałku, o publikacjach dziennika Libération francuskiego, które demaskują. Dokładnie o tym mówimy i o niechęci podjęcia działań wyjaśniających, prawda, bo zdecydowanie Komisja Europejska i inne gremia unijne w żadnym wypadku nie chcą tego wyjaśniać, choć zarzuty są przecież niesłychanie daleko idące i to są zarzuty nie jakiegoś konserwatywno-prawicowego czy niepodległościowego pisma, tylko Liberacją, które jest przecież pismem stworzonym przez środowiska wyrosłe z 1968 roku. To jest pismo właśnie neorewolucjonistów, neolewicowców, a nie tradycyjnej chrześcijańskiej narodowej formacji politycznej. W związku z tym to jest fikcja, za to trzeba sobie jasno powiedzieć, że Unia Europejska staje się fikcją. Unia Europejska przestaje być czymś, co bazuje na traktatach
ustalonych, co bazuje na prawie, które zostało ukształtowane, co bazuje na zobowiązaniach, jakie zostały podjęte. Nie. To jest przestrzeń dominacji niemieckiej i neokomunistycznej, neosocjalistycznej rewolucji genderowskiej oraz Zielonego Ładu. Mamy do czynienia z przyspieszonym trybem, presją rewolucyjną, która ma zniszczyć Europę i stworzyć nowy układ socjalistyczny. Ja wiem, że bardzo wielu osobom jest trudno w to uwierzyć, tak jak trudno było uwierzyć, gdy 10 lat temu pokazywałem ten wywiad pana Putina, jak trudno było uwierzyć wielu ludziom, że pan prezydent Kaczyński został zamordowany wtedy, kiedy wybuchł samolot, który go wiózł do Smoleńska. Jak trudno było uwierzyć wiele, wiele lat temu, gdy ostrzegaliśmy, że grozi nam sojusz rosyjsko-niemiecki. Dzisiaj Nord Stream 2 jest wiązadłem, które na trwałe ma połączyć Rosję i Niemcy gospodarczo i także nie tylko przecież gospodarczo. Warto pamiętać, że przecież to jest rurociąg, który idzie przez cały Bałtyk. Prawodawstwo rosyjskie uznaje prawo państwa rosyjskiego do militarnej obrony swoich rurociągów. W związku z tym mamy do czynienia z próbą przejęcia Bałtyku przez układ niemiecko-rosyjski, także w wymiarze militarnym, nie tylko gospodarczym, ale także w wymiarze geopolitycznym i militarnym. Musimy w tej sprawie mieć pełną jasność, musimy być zdeterminowani, żeby wzmocnić naszą siłę wojskową wewnętrzną, żeby zbudować obronę cywilną, żeby związać jak najsilniej państwa Międzymorza, które są i mają świadomość, że ich niepodległość, ich istnienie jest dzisiaj absolutnie zagrożone, tak jak zagrożona jest Polska. Stajemy w takim razie tego drugiego roku nad kumulującym się wyzwaniem, kumulującym zagrożeniem dla naszej suwerenności, dla naszej niepodległości, w związku z tą dynamiką procesu, które pan opisuje wewnątrz Unii Europejskiej, w szerszym wymiarze, mówię o owym sojuszu chińsko-rosyjskim, o pewnych niepokojach w przywództwie amerykańskim. Wszystkie czynniki, panie redaktorze, na które wskazywaliśmy w ubiegłych latach, teraz się kumulują, teraz się wiążą, teraz przechodzą do ofensywy. Tak, proszę państwa, w obliczu tych kumulujących się okoliczności, które wskazał przed chwilą mój rozmówca, pan Antoni Macierewicz, hasło, tytuł tego programu Pilnujmy Polski, jak zwykle zresztą jest szczególnie aktualne. Panie marszałku, dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Polska pokazała ostatnio, że jest zdolna do obrony i jest zdolna do związania Europy Środkowej. To jest właściwa droga. Bardzo dziękuję za audycję. Dziękuję najmocniej. Do zobaczenia za tydzień. Ja również. Pilnujmy Polski, proszę państwa. Pan Antoni Macierewicz, Ryszard Gromadzki. Do zobaczenia za tydzień o 21:30.